Cześć, z tej strony Konrad, witam Was w kolejnym filmie. Jest on wstępem do jutrzejszej wyprawy na szlak Orlich Gniazd, jeden z najpopularniejszych szlaków Jury Krakowsko-Częstochowskiej, czyli zamki właśnie na trasie Kraków-Częstochowa. Ja będę zwiedzał ten szlak od strony Częstochowy, czyli ruszam z Jasnej Góry i ląduję na Wawelu po około 190 km. Rozbijam sobie tą trasę na 2 dni. Będę zwiedzał m.in. takie miejsca jak Zamek w Olsztynie, Mirowie, Rapsztyn, Pieskowa Skała, Zamek w Koszkwi, no i wiele, wiele innych, bo tam jest przynajmniej 15, jak nie 20 punktów. Także do zobaczenia jutro. Jestem już w trasie i na horyzoncie klasztor na Jasnej Górze. No i słuchajcie, jestem już w pierwszym punkcie, czyli pod Jasną Górą w Częstochowie. Tak jak widać, sprzęt załadowany. Łączna waga 30 kg. Jest 5:30 i przede mną parę kilometrów jazdy. Lecimy. Właśnie mijamy jeden z najlepszych urbexów w Częstochowie, czyli Wełnopol. Dawne zakłady włókiennicze. Niesamowite miejsce, niestety znika nam z powierzchni ziemi. Jakieś pojedyncze budynki są restaurowane, a reszta tak jak większość takich obiektów. Widzę, że tutaj w Częstochowie bardzo ładne ścieżki zrobili w stronę Olsztyna. Jeszcze chyba nimi nie jechałem, świeżutki asfalt. Także warunki naprawdę bardzo fajne. Zobaczcie, jak to wygląda z przodu, jaka ta ścieżka jest szeroka. No myślę, że tak powinno być wszędzie, no ale niestety nie wszędzie infrastruktura przewidziała to. Tutaj jest ona nowa, dlatego można tak na to sobie pozwolić. No i wjeżdżamy do Olsztyna. No i jest Olsztyn, który już występował w jednym z filmów. Dotarłem do Olsztyna i jestem właśnie na jego rynku. Za mną zamek w Olsztynie. Miejsce bardzo ważne na szlaku Orlich Gniazd. Jak już jadę koło takiego ważnego punktu, to nagram kilka ujęć, bo jest tu naprawdę pięknie i polecam. Jak widzicie, przede mną ostra górka. Mapy pokierowały mnie wprost przez wzgórze, na którym jest zamek. Ale fajnie, traktuję to jako takie wyzwanie, bo szczerze mówiąc, sam planując tą trasę, nie wybrałbym tego miejsca. Świetnie. No i stwierdziłem, że skorzystam z okazji i sobie zjem śniadanie. Kanapki z tuńczykiem przygotowałem jeszcze wczoraj. Na pewno będą świetnie smakować, bo jestem głodny, nie jadłem śniadania. No to teraz będzie hardcore, bo mam łącznie 30 kilo tutaj razem z rowerem. I muszę zjechać z tej górki. Wow, trakcja. Trakcja szaleje. Się okazało, że źle pojechałem. No Olsztyn, na początku mówiłem, że nie będę go zwiedzał, ale objechałem chyba z każdej możliwej strony. Zjedź z ronda. A to dlatego, że przyzwyczajam się do aplikacji, która mnie kieruje. I chyba 2 razy zmieniałem trasę. Troszkę nadrobiłem kilometrów, ale przynajmniej mam jakieś doświadczenie. Po prawej
Mijamy Pustynię Siedlecką. Właściwie drugą po Błędowskiej taką popularną pustynię na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. No, raz na jakiś czas jest pedałowanko pod górę, ale potem zawsze jest z góry. Kilkaset metrów i zamek Ostrężnik, trzeci punkt. Przejechałem łącznie 47 km. Odejmując czas dotarcia do Jasnej Góry, no to będzie jakieś 40. I tutaj przed nami ruiny zamku Ostrężnik. No i chyba znalazłem ruiny. Zobaczcie. Widać, że to są jakieś stare mury. No powiem szczerze, że z bagażem wyzwanie po tych ścieżkach jechać. O, i tu mamy piękną mapkę. Częstochowa, stary rynek. Ja zaczynałem spod Jasnej Góry. Przejeżdżałem obok starego rynku. Zrębice, Złoty Potok, Ostrężnik, czyli ja w okolicy Złotego Potoku już przejeżdżałem. Mirów, Morsko, no i Kraków, Krowodrza, Górka. A ja zamierzam dojechać do Wawelu. Tu jest świetna mapa, pokazująca właśnie cały szlak Orlich Gniazd. Od Częstochowy aż po Kraków. No i tutaj zamek w Ogrodzieńcu, Pieskowej Skale, Ojcowie, Smoleń, Mirów, Bobolice i widziany już przez nas Olsztyn. Zrobiłem sobie kolejny raz przerwę na jedzenie i czytając te tablice dowiedziałem się wielu ciekawych rzeczy. Na przykład ten zamek Ostrężnik właśnie w tych jaskiniach miał lochy i piwnice. Takie naturalne pomieszczenia. Druga kwestia to jest to miejsce, w którym są bardzo rozległe wody podziemne, wody okresowe, które charakteryzują się tym, że po prostu okresowo, czasami na miesiąc, czasami na rok pojawia się źródło, potem znika. Setki lat temu wierzono, że to są jakieś siły diabelskie. Wjeżdżam do miejscowości Żarki, gdzie między innymi jest bardzo ciekawy cmentarz żydowski, na którym byłem. Polecam. Ciśniemy 55 km. Piękne stodoły. Zbliżamy się do niezłego zabytku. O! Tutaj na trasie do Mirowa trafiłem na ruiny kościoła pod wezwaniem świętego Stanisława. Znalazłem troszkę cienia na tej pustyni, z której żar leje się z nieba. I sobie zrobię małą przerwę na coś dobrego. A zaraz jadę dalej. 65 km, niedługo Mirów. No i czuję się całkiem nieźle. Jestem bardzo mile zaskoczony. No i znienacka wyłonił się zamek
za mną zamek. Właśnie kupiłem bilet za 20 zł, który działa też na zamku w Bobolicach. I idziemy sobie zwiedzać. No i wyłonił się zamek w Bobolicach. No szczerze mówiąc, te Bobolice bardzo mi się podobają. Może ze względu na to, że są świetnie zachowane, przy okazji odrestaurowane i w ogóle kupiłem bilet, bo można zwiedzić w środku. Można chodzić tam, gdzie otwarte. Dziękuję. Taras widokowy. O, pięknie. Oczywiście, jak zawsze, sala tortur. To jest w ogóle czad, że ja jestem jedyną osobą zwiedzającą w tej chwili zamek. Zwykle borykam się z tym, że jest wiele osób, wchodzą gdzieś w kadr, a tutaj tak naprawdę chodzę sobie wszędzie swobodnie. No powiedzcie mi, kto z was nie chciałby mieć takiego widoku z tarasu? I tutaj jakieś bardziej reprezentacyjne sale. No pięknie. Tak myślałem. Tak myślałem, że to tutaj. Na tym szafocie żywot zakończyła serialowa Baśka z Korony Królów. O, jaki smaczek dla fanów seriali. Opuszczamy Bobolice, jedziemy do Morska. Trochę szaleństwo, właśnie wyjeżdżam do Morska z Bobolic i zarezerwowałem sobie nocleg zaraz pod zamkiem w Rapsztynie. Tyle, że mam jeszcze 65 km i przynajmniej 5 pozycji po drodze. Przejechałem już 71 łącznie dzisiaj, bo tutaj troszeczkę czasami nadkładałem tej drogi. No i mam nadzieję, że dam radę. Troszkę się zajechałem, ale dosłownie 100 metrów. Jupi! Morsko! Pewnie zaraz wyłoni się zamek. Szczerze, że to Morsko mnie umęczyło, ponieważ musiałem się wracać. Poza tym było sporo podjazdów i w związku z tym jestem mega ciekaw, jak wygląda ten zamek. Nie przypominam sobie, czy w nim byłem. Także okaże się za 1,7 km. Chyba jestem już blisko. Podjazd pod Morsko, pod właściwie zamek w Bąkowcu. Bardzo wymagający, na szczęście pod drzewami, także to troszkę pomaga. Zamek Bąkowiec. 87 km już za mną. Powiem wam, że no jest to męczące i tak dalej, ale każdy odhaczony punkt daje niesamowitą satysfakcję. I na przerwa, na szamkę. Tym razem parwę, bułeczka i zaraz coś słodkiego. Teraz niestety najgorsze, a mianowicie trzeba się sporo wrócić, żeby dojechać do kolejnego punktu. I widzę, że podobnie będzie z zamkiem w Smoleniu.
Niesamowite, znalazłem się w Zawierciu. To kościółek spotkałem na trasie w okolicach Zawiercia. Patrzcie, na co trafiłem w okolicach Zawiercia. PTTK Zawiercie. Mini bunkry, podobne do tych w Bydgoszczy. Pańska Górka, OKH Sztelung, punkt oporu Żerkowice. No nieźle. Nie mogę przejechać obojętnie koło tych małych budowli. No tak, tutaj mają wejścia. Tak jak te w Bydgoszczy, właściwie w większej części miasta, a w szczególności widziałem takie bunkry w Explozeum. Kolejny obelisk, tym razem w Kiełkowicach. Za chwilę bardzo ważny moment, bo przekroczę 100 km. No i wjechaliśmy do Podzamcza, a zaraz będziemy pod zamkiem Wiedźmina. Zobaczcie, jakie muzeum PRL-u tutaj dla was znalazłem. Star i Żuk. No i jak zwykle pod górkę, ale pnę się dzielnie. No i dotarłem pod zamek. Tutaj coś nowego, bo wcześniej nie widziałem tego napisu. Bardzo fajny do zrobienia sobie zdjęcia. Wejście do zamku. To tam właśnie były kręcone sceny Wiedźmina. O, nieźle. Mam nadzieję, że nic nie straciłem, bo mnie trochę wytrzęsło. Górę Birów, jak widać, wjeżdża się lasem. Zaraz będzie skręt w lewo i zaledwie 260 metrów, co mnie bardzo cieszy, bo jak do tej pory nie było żadnej większej górki, właściwie był zjazd i teraz nie będzie zbyt długo pod górkę. Natomiast martwi mnie to, że jak będę wracał, to wtedy niestety będzie pod górkę. Góra Birów. Na pierwszym planie kasa biletowa. Ale tu skuszę się na bilet, bo nie kojarzę, żebym był w tym miejscu. No, można się poczuć jak setki lat temu. Tu jeden z tarasów widokowych i ogromna ilość drzew. No i wjechałem do Pilicy. Nie zdążyłem włączyć aparatu telefonu, bo była tabliczka. Mamy taką ładną uliczkę prowadzącą właśnie do pałacu w Pilicy. Tak to wygląda z przodu. No i tutaj gdzieś było wejście, z tego co pamiętam, bo tutaj byłem. Aha, no i tak, tam jest ten piękny pałac. Zaraz tam wjadę. Tutaj mamy ciekawe instalacje. Trupie czachy. Natomiast tu mnie coś zaskoczyło, bo wydaje mi się, że ja tu wchodziłem bez żadnego problemu. No ale
teren prywatny, wstęp zbroniony. No ale jeżeli tak, no to jedziemy do kolejnego punktu. Ten można uznać za zaliczony. Tym bardziej, że nie da się tam wejść legalnie. Tutaj jeszcze zauważyłem takie piękne, właściwie piękny pień. Pień pięknego starego drzewa i taką tabliczkę. No i pierwsze znaki na Kraków. A to nasz kolejny cel. Słońce już coraz niżej. Dookoła piękne widoki. Żniwa. Jeszcze troszkę do nich zostało. Ale już pierwsze oznaki, że są coraz bliżej. Są. Chyba już go widać. Znalazłem taką kapliczkę przydrożną. I okazało się, że chyba jest bardzo stara, bo tu jest 1931 rok. Znalazłem wejście, także uderzamy do góry. No i wszedłem na to wzgórze zamku w Pilczy. Zamek jest zamknięty, ale tutaj mogę wam powiedzieć, że oprócz tego, co tutaj widzimy, to wiele nie ma, także nie ma jakiejś straty. O, tu są jeszcze. Tak, tu są jeszcze też takie przejścia. No i już przepaść. Wyjeżdżam spod zamku w Pilczy i kieruję się na zamek w Bydlinie. Tutaj znalazłem z kolei zamek, którego nie było w przewodnikach. Nie zdążyłem nagrać, ale właśnie przejechałem granicę województwa małopolskiego, powiat olkuski. Piątek, a sklep jest czynny do 19:00. Szkoda, bo już nie mam wody. Może coś się jeszcze znajdzie. Okazuje się, że zaraz przy tej kapliczce jest punkt turystyczny, prowadzący zapewne do zamku. Tutaj okazuje się też, że stoczona została bardzo ważna bitwa podczas I wojny światowej, właśnie w okolicach Bydlina, pomiędzy Krzywopłotami a Załężem. Jestem bardzo zadowolony, bo jest to pełnoprawny punkt szlaku, a nigdy tu nie byłem. Jakiegoś szału nie ma, ale tak to wygląda z tej strony i od wewnątrz. PKP Jaroszowiec, super. Fajny budynek. Zabytkowy. A ja skręcam w lewo. I kieruję się na Rapsztyn. Oczom moim ukazał się zamek w Rapsztynie. Zrealizowany w ciągu jednego dnia. Jutro już zostało niedużo. Tu jest mój pensjonat. Także git majonez. Jest żabka zaraz pod pensjonatem, no Ameryka po prostu. Teraz unboxing pokoju za 142 zł. Dużo łóżek. Łazienka. Pani w żabce ma przerwę, a żabka jest do 23:00, także skorzystam z okazji i pójdę na nocne zwiedzanie zamku bądź jego okolic.
Nie widać tego na filmie, ale są świetliki. Nie, widać. Są świetliki. Widzicie? Noc świętojańska. O, teraz go ładnie widać. Teraz przechodzimy sobie mostkiem. Oj, chyba rano tutaj przyjdę. Ładny zamek, ładnie to wygląda. Tutaj macie kilka informacji o zamku. O, jakie to jest tutaj nowoczesne. Wejście kasy. Dochodzi 23. Także powoli szykuję się do spania. I podsumuję dzisiejszy dzień. O 5:30 wyjechałem z Częstochowy. Przejechałem 148 km. Z czego samego szlaku to było około 143. Przejechałem wszystkie istotne punkty szlaku Orlich Gniazd od Jasnej Góry. No, zahaczyłem tam o ten stary rynek, no bo przejeżdżałem przez aleje. Można uznać. No i oczywiście tutaj Olsztyn, Mirów, Bobolice, Ogrodzieniec, Smoleńsk, Bydlin, no i jeszcze było Morsko, jeszcze była Pilcza, właściwie Smoleń to była Pilcza. Dojechałem do Rapsztyna. Została mniejsza część szlaku, przede wszystkim Rapsztyn w ciągu dnia. Potem mamy zamek w Pieskowej Skale. Wcześniej może gdzieś tam będę przejeżdżał przez Dolinę Prądnika. Zamek w Koszkwi, Wawel. Jestem w dobrej formie, rower się trzyma, akumulatory właśnie uzupełniam, powerbanki i tak dalej. Także do zobaczenia jutro. Śniadanko. Dzień dobry. Cześć. Dzisiaj mamy 22 czerwca. Wyjeżdżam z przyjemnego pensjonatu po bardzo smacznym śniadaniu. I delikatna zmiana planów. Zaraz zapowiadają burze i to troszeczkę dłuższe niż się tego spodziewałem. Także nie będę czekał do otwarcia zamku w Rapsztynie, bo on otwierany jest dopiero o 10:00. Jest teraz 8:36. Nie będę tracił cennego czasu. Na pewno warto odwiedzić ten zamek w przyszłości, bo widzę, że jest on dobrze przygotowany. GPS skierował mnie na Olkusz. Tam ma być najszybsza i najkrótsza trasa. Ostatni rzut oka na zamek. Wjeżdżamy do Olkusza. Przejeżdżamy przez McDonalda i Orlen w Olkuszu. Ktoś mi na pewno zarzuci, że to nie jest książkowa trasa szlaku Orlich Gniazd. Natomiast ja ją robię po swojemu. Jakbym miał jechać tutaj tymi ścieżkami szutrowymi, to chyba mi to zajęło z 4 dni. Także tutaj oczywiście możecie ten szlak pokonać w zupełnie inny sposób. Ja muszę dostosować tą trasę do różnych czynników, między innymi warunków atmosferycznych, a jak widać niedługo może się to mocno zmienić. No to mi się udało. Rowerek zabezpieczony, ja sobie idę na kawkę na stację. Ale fart. Patrzcie, co tu się dzieje. Był nieplanowany postój, około 2 godziny. Padał deszcz, na szczęście nie zmoczyło mnie.
i teraz dopiero zmierzam do Pieskowej Skały. W końcu jadę znów spokojnymi uliczkami, czyli takim szlakiem wyznaczonym jako rowerowy typowo. Przestało padać, zapowiada się słoneczko za jakiś czas. No i jest zamek w Pieskowej Skale. Tutaj taki, tu mamy podjazd średniej trudności. Godność właściciela każe coś takiego wybudować, daje na to pieniądze i powstaje dwupiętrowy balkon z piękną dekoracją, z grafitową, tak się to nazywa, przyszła moda na to słowo, na górze attyka. Wieloparscy, kiedy kupili to miejsce, kazali to zamurować i powstała piękna wieża, stylizowana na wieżę gotycką. Zrobiła się piękna pogoda. Opuszczam zamek w Pieskowej Skale. No i jest maczuga Herkulesa. Podjazd pod kolejną górkę, pod zamek ojców w Ojcowie. Przed nami ruiny zamku w Ojcowie. Bilet płatny 22 zł. Wiek XVII to prawdziwie złoty czas dla zamku ojcowskiego. Duża w tym zasługa rodziny Korycińskich, Herbutowi. Teraz zmierzam pod bramę krakowską. To miejsce znajduje się nad rzeką Prądnik. Zresztą cały czas jechałem tą doliną Prądnika. Jest ona przepiękna, malownicza, co zresztą zobaczyliście już na filmie. Cały czas podczas trasy, oprócz urokliwych form skalnych, towarzyszy nam rzeka Prądnik, która
średniowieczu, setki lat temu była żywicielem całego regionu. A to ze względu na chociażby młyny, które produkowały mąkę na chleb. Mimo tego, że jeszcze nie ma pełnego sezonu, to można się troszeczkę poczuć jak na drodze do Morskiego Oka. Bo sporo osób spaceruje właśnie tą drogą, tak jakby to był jakiś deptak. Mimo tego, że tu przejeżdżają samochody. Tak, to już w tym miejscu zaczyna się Brama Krakowska, rzeka Prądnik. Sobie tutaj spokojnie przepływa. O, rzeczywiście widać, że zabytkowa droga. Jaskinia bodajże ciemna, z tego co patrzyłem na Google. No i tu powinna być ta Brama Krakowska. Jest tu przepięknie. Co tu się dzieje? Jakie tu mamy ścieżki rowerowe biegnące przez las, wzdłuż rzeki. Niesamowite. Powiem tak. Wybór trasy z Częstochowy do Krakowa był najlepszym wyborem. Atrakcji tutaj jest dużo więcej, w dużo większych skupiskach, co powoduje, że emocje powoli rosną i rosną. I po długiej, ciężkiej wędrówce to jest najlepsze uwieńczenie całej trasy. Tu wiedziałem, że górka jest konkretna, bo byłem już w zamku, na zamku w Koszkwi. Także tu jest Pierońska Góra. Będzie się szybko zjeżdżało. Zamek w Koszkwi, gmina Zielonki. No i jest Kraków po 185 km drogi. Wjeżdżamy do
królewskiego miasta Krakowa. Charakterystyczne dla dużych miast, zakorkowanych miast, GPS samochodowy wskazuje mi 26 minut na Wawel, GPS rowerowy 21 minut. Ten budynek kiedyś eksplorowałem. W ogóle nie lada gratka, bo dzisiaj są Wianki w Krakowie. Jedna z największych, najbardziej znanych imprez tutaj. Z 22 na 23 czerwca. Także wjadę w oko cyklonu. Ulica Długa w Krakowie. Ciąg handlowy lat 90. i początku 2000. Teraz podejrzewam, że głównie pokoje wynajmowane na booking, kancelarie i tak dalej. Dzień dobry. Z solą. No i tutaj kończy się moja przygoda ze szlakiem Orlich Gniazd. Jestem właśnie na Zamku Królewskim na Wawelu. Dwa dni, ponad 200 km, które przejadę dzisiaj do końca dnia. W tej chwili jest około 200. 19 punktów, z czego większość to piękne zamki. Podsumowując, myślę, że trasa, którą obrałem, czyli kierunek od Częstochowy do Krakowa, to był najlepszy wybór, jaki mógł być, ponieważ tych atrakcji im bliżej Krakowa jest coraz więcej, są coraz bardziej intensywne. I oceniając to z perspektywy Doliny Prądnika, to moje subiektywne zdanie, ale myślę, że najciekawsze. Także pełna satysfakcja, troszeczkę żal, że wyprawa dobiegła końca. Serdecznie polecam sprawdzenia na własnej skórze, jak to smakuje. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć! Uzupełniam, żeby nie było. Wczoraj zrobiłem 130 km, dzisiaj 63, czyli mamy 190, 187. samego szlaku. Natomiast przede mną jeszcze jest jakieś 10 km, także 200 będzie. Sceny, bo dużo się tutaj będzie działo, dlatego że za chwilę mała zamiana ról.